Vivat cor Jezu. Perkor Marie, witam czcigodnych ojców i czcigodną panię. Boże. Łączymy się z księdzem Andrzejem, olejnikiem z Irpienia, czyli można powiedzieć na linii frontu. Prawie że. No już kilka dni, równo tydzień ta wojna trwa. I śledzimy nieustannie wiadomości, co tam się dzieje. No ale właśnie, no powiedz, co z waszej perspektywy się dzieje, jak minęła poprzednia noc. No, jak powiedziałeś, nie z tego, jak można powiedzieć, linię frontu, ale naprawdę z linii frontu, ponieważ noc dzisiaj była ciężka. Dlaczego? Ponieważ było ogłoszone, że dzisiaj wojska okupacyjne będą starali się wtargać się przez tą zachodnią część Kijowa. Zachodnia część Kijowa to właśnie jest Irpień, Bucia, Gostomel, to jest wszystkie te miejsca, które cały czas słyszymy i w wiadomościach, i nie tylko w wiadomościach, ja słyszę to w życiu. Wczoraj od 6, 7, już to konkretnie nie pamiętam, do obiady, do godziny 13 były cały czas wielkie walki, toczyły się. I wczoraj troszeczkę okupantów odsunęli od tej części. Granica teraz właśnie toczeń takich spraw militarnych. No, te wszystkie, przepraszam, troszeczkę się denerwuję. Granica toczeń wojennych właśnie idzie u nas. Wczoraj mówili w wiadomościach, że weszli nasze wojska i odcisnęli wojsko okupacyjne za Buczę, albo odebrali kawałek Buczy, ponieważ tutaj jest bardzo dużo tych żołnierzy. Noc jak minęła, do godziny 3 dzisiaj nie spałem, ponieważ było wszędzie ogłoszona, że w tej nocy będą bombardowali Kijów i okolice. I cały czas, jak możemy zobaczyć, co 1,5 godziny, co godzinę przychodzi powiadomienie o tym, że nad Kijowem lata samolot i rzuca bomby. Wiadomość na dzisiejszy poranek jest taka, że w Irpiniu właśnie został zestrzelony jeden odrzutowiec Su-30, jak nie pomylam się, przepraszam, ja nie jestem kompetentny w tych wszystkich wojskowych nazwach tych samolotów. Mogę teraz przeczytać, jak co w wiadomościach, bo staram się monitorować, co się dzieje. Chwileczkę, przepraszam. Tak, chyba Su-30. Tak, to jest taki wojenny odrzutowiec, który rzuca bomby. No i dzisiejszy poranek nie obudziłem się jak zazwyczaj o godzinie tam 6:30, 7 przez budzik, ale obudziłem się przez to, że no po prostu był wielki wybuch. Wybuch i rozpoczęła się kanonada z artylerii, czyli to jest taki 5, może być 10, najwięcej gdzieś 15-sekundowy du-du-du-du-du-du-du wystrzały takie, wiesz, i no i tak, takie realia jutra są. A powiedz w waszej tej rzeczywistości wojennej, jak z waszą posługą duszpasterską, duchową, z parafianami, no właśnie, no co się, że tak powiem, odbywa w tym wymiarze duchowym, w tym czasie wojny? Jak rozpoczęła się wojna, to jest oczywiste, że ludzie starają się nie wychodzić z domu, to po pierwsze, ponieważ jak już mówiliśmy, u nas tutaj jest linia frontu. Nas kategorycznie proszą władze, żeby nie wychodzić z domu, jeżeli nie ma czegoś ekstremalnego. I dlatego msze święte u nas odprawiają się 2 razy dziennie. Pierwszy raz odprawia ksiądz Tadeusz Wołos, to jest proboszcz,
odprawia o 9 godzinie rano, ponieważ od 8 kończy się czas, komendancki czas. Ja przepraszam, nie wiem, jak to po języku godzina polskim. Godzina policyjna. Tak, godzina policyjna. I od godziny 17 do godziny 8 nie wolno wychodzić. I są tacy ludzie, którzy idą do sklepu i też idą do kościoła. Dwie, trzy osoby zazwyczaj przychodzą. I później też o godzinie 12 albo o godzinie 14, to zależy od czego. Jeżeli na przykład są jakieś bombardowanie czy niebezpieczeństwo, to staram się odprawić mszę online o 12 godzinie. Jeżeli na przykład są jakieś przeszkody, to o godzinie 14. W tej mszy świętej biorą stabilnie od 8 do 15 osób. No ale później na przykład na przeciągu dnia też patrzę, to około 50 osób ogląda mszę świętą już w zapisie. Mamy swoją stronę na Facebooku, gdzie możemy transmitować mszę świętą online. Oprócz tego staram się codziennie podtrzymywać kontakt z ludźmi, z naszymi parafianami. Przepraszam, przyszła wiadomość o niebezpieczeństwie. I jeżeli chcecie, możecie zobaczyć, teraz w App Store albo Play Market jest powietrzna trwoga. Taki dodatek instalujesz, wybierasz swój region i z sztabu przychodzi powiadomienie, kiedy rozpoczyna się powietrzna trwoga, niebezpieczeństwo i kiedy kończy się. To jest taki dodatek. Staram się podtrzymywać kontakt. Codziennie i rano, i wieczorem piszę przez wszystkie możliwe dodatki WhatsApp, Viber, Telegram, Messenger, wszystkie co tylko są, wszystko zainstalowałem, bo jedni korzystają z jednego, drudzy z drugiego korzystają, żeby podtrzymywać kontakt, żeby dopytywać się, czy wszystko mają z tych rzeczy takich. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to daje telefon do ludzi, wolontariatu tutaj miejscowego, czy staram się związać się z pomocnikiem burmistrza, czy tam raz pisałem, nawet dzwoniłem do samego burmistrza. No i interesować się stanem psychicznym, duchowym z ludźmi, żeby podtrzymywać. To nie trzeba jakiś tam Eliady pisać do ludzi. Po prostu trzeba napisać: szczęść Boże, jak się macie, czy wszystko u was jest ok? No i czekać na odpowiedź. I od ludzi taka sama informacja. Proszę księdza, wszystko dobrze, dziękujemy za zapytanie. U nas wszystko jest ok. Jeżeli będzie coś powiedzmy ekstrenne, czyli coś niebezpieczeństwo, my damy znać wam, nie? Myśleliśmy od początku, żeby, no nie tylko myśleliśmy, podaliśmy informację, jeżeli ktoś nie ma gdzie ukryć się, też żeby tutaj przyjść do kościoła, tak? No sfera bezpieczeństwa tutaj u nas nie ma jakiegoś aż takiego konkretnego miejsca, po prostu do ścian i gdzieś na korytarzu wiesz, położyć się, to tak, to zapraszamy. Jak tylko rozpoczęła się wojna, to trzy rodziny do mnie napisali, którzy mieszkają w blokach, czy można było będzie przyjść. Ja mówię, oczywiście, nie ma problemu, my zawsze jesteśmy otwarci. Przychodźcie, jak u was coś się stanie, gdzieś niebezpieczeństwo jakieś, to my czekamy, drzwi zawsze otwarte. Księże, no właśnie, a jak wy się macie? Bo rozumiem, że podjęliście decyzję, żeby zostać. Czy to była łatwa decyzja? Szczerze mówiąc, to była automatyczna decyzja. Nie było ani chwili tak naprawdę rozmyślań, czy zbierać rzeczy i wyjechać, czy zostać. Nie wiem, u mnie jakoś tak, że ja jestem postawionym
tutaj wikariuszem, przebywać z ludźmi i jestem z nimi. Szczerze mówiąc, nie myślałam, że będzie wojna, naprawdę. Nie myślałam. Myślałam, że jeden, dwa dni i to wszystko jakoś politycznie wszystko się rozegra. Nie wiem w jaką stronę, nie wchodzę w to, kto zwycięży, kto co, nie myślałam o tym, naprawdę. Myślałam, że dzień, dwa i to wszystko ścichnie. No ale kiedy, bo pierwszy dzień, kiedy obudziłem się o godzinie tam siódmej, no obudziłem się, wstałem, poszedłem, umyłem się, odmówiłem liturgię godzin, zrobiłem sobie kawę, wchodzę do internetu i patrzę, rozpoczęła się wojna, obstrzały z rakiet balistycznych w tym miejscu, aeroporty wojenne na początku były, nie? Bo dopiero po dwóch dniach zaczęli już nie kryć się i bombić po prostu ludzi. Pierwsze dni jeszcze coś tam niby oni mówili, że tylko wszystko, co związane z wojskiem niszczą, nie? Teraz jest obojętnie. Dom, nie dom, szpital, gdzie dzieci rodzą się, jak to się nazywa, szpital dla dzieci, położniczy, obojętnie. Na dzisiejszy dzień, co ja widzę w innych miastach, Charków na przykład, on jest tak zniszczony i dzisiaj nawet prezydent rano powiedział, że kościół, nie wiem, który, czy katolicki, czy prawosławny, też dzisiaj rakieta trafiła. Wiem, wcześniej przez nasze, związywałem się z naszymi księżmi, którzy też zostali, wszyscy zostali tutaj, wszyscy, nikt nie uciekł. Jak księża z miejscowi, tak księża z Polski, czy z innych państw, wszyscy są na miejscu w swoich parafiach, na miejscu są. No właśnie, księża, a tutaj pojawia się dużo też takich pytań od osób, które się z nami kontaktują. Jak wam można pomóc? Czy w ogóle wam na ten moment można w jakiś sposób pomóc? Jako osobiście ja nie mogę powiedzieć, ponieważ co dwa dni mamy rozmowę z biskupem. Też spotykamy się w Zoom i po prostu po pierwsze to jest potrzeba dlatego, że się zobaczyć jeden drugiego, żeby poczuć tą wspólnotę, że nie jesteśmy sami, każdy w swoim kuteczku, w swojej parafii zostawiony. No, kiedy są zakonnicy, to po dwóch, trzech tam żyją, to im lżej jest. A kiedy ty jesteś sam, to troszeczkę inaczej się odczuwasz. I biskup zaproponował, żeby myśmy co dwa dni zbieraliśmy się i po prostu jakąś informację przekazywać sobie nawzajem, podtrzymywać, modlić się. Oficjalnie to tylko możemy współdziałać o pomoc z Caritasem, ukraińskim Caritasem. Oni mają kontakty konkretnie, że od tak i tak do granicy przychodzi pomoc, od granicy ktoś się tam zajmuje, państwo plus różne organizacje humanitarne. Tak, żeby jakoś jednostkowa pomoc, to teraz my nie możemy coś przyjąć, ponieważ wyjazd do granicy jest nierealny, po prostu nierealny. To tylko przez wielkie jakieś państwowe, humanitarne organizacje. Jest, przychodzi pomoc. Ja wczoraj księdzu Piotrkowi zrzucałem wiadomości z naszej gazety irpińskiej, że wczoraj przychodziła pierwsza humanitarna, medyczna pomoc tutaj dla nas w Irpiniu. No rozumiem, że jedyne co możemy to się modlić po prostu. Teraz tak naprawdę teraz prosimy o modlitwę, bardzo prosimy o modlitwę. To kiedy to wszystko się skończy, dopiero się zacznie szukanie i prośby o pomoc, kiedy już będzie wiadomo konkretne potrzeby, konkretne
kierunki tych potrzeb, u kogo coś zniszczyło, kto co stracił. Oczywiście teraz jako stan wojenny mamy, starają się nam dopomóc żywnością i to znowu, że organizują władze państwowe. Też wczoraj na przykład do rejonu w Bucie, gdzie były wielkie starcia, przyjechali 3 busy chrześcijańskiego, ja nie wiem, którzy, 3 busy pomocy chrześcijańskiej. Co to za, czy prawosławny, czy grekokatolicy, ponieważ ksiądz biskup wczoraj do mnie zadzwonił, zapytał się, czy ktoś jest, konkretnie potrzebuje pomocy, żywność, coś takiego, żeby dać mu znać, bo on przekaże dalej na przykład, tak? No okej. Znaczy dzięki za wiadomość. Ja tylko dodam, że no my też organizując akcję pomocy, chociażby konkretnie zbiórkę pieniędzy dla was, no to myślimy o 3 kierunkach, tak? To myślimy właśnie o tym, że jeżeli tylko to będzie możliwe, to dostarczymy wam pieniądze, żebyście mogli ich używać na pomoc, no ale tak jak mówisz, to jest w tym momencie niemożliwe. Druga sprawa to są uchodźcy w Polsce, którym pewnie trzeba będzie pomagać, no nie tylko 2 tygodnie, ale pewnie ileś tygodni. No a trzeci ten kierunek to właśnie odbudowa Ukrainy, nie? Czyli w tym momencie już też o tym myślimy, no bo myślimy, w sensie no każdy ma nadzieję i modli się, żeby ta wojna się skończyła szybko, jak najszybciej możliwie. Jak się skończy, no to straty są olbrzymie, więc Bardzo duże, ponieważ patrząc na infrastrukturę Ukrainy, teraz na dzisiejszy dzień naprawdę jest masakra. Bardzo dużo zniszczonych domów, bardzo dużo zniszczonych dróg i wszystkiego, co tylko można. No, bomba nie wybiera, gdzie jej spadać, czy gdzieś na dom, czy na drogę, czy na szpital. Ją puścili i ona poleciała. I bardzo dużo momentów takich, kiedy myślisz, po co to wszystko? Nie rozumiesz, dlaczego ludzie potrafią coś takiego zrobić, nie? I my na pewno tutaj jako Kościół katolicki będziemy współpracować i starać się pomóc, no w pierwszej kolei tym ludziom, którzy stracili swoje domy, stracili mieszkania, stracili, wszystko stracili, ponieważ nie ma pracy, nie ma pieniędzy, no ile tam, no 5-6 dni można jeszcze jakoś przeżyć, ale później co? Wcześniej u nas jeden chleb kosztował 13 hrywni, dzisiaj kosztuje 50 hrywni. Ksiądz Piotrek mi przysłał tam troszkę do pomocy, nie? Jeszcze finansowy, tak, ale wczoraj ode mnie tutaj w Irpiniu u nas jest też akademik dla studentów. Studenci mieszkają. Wczoraj odesłałem, student podjął decyzję jechać do domu, on jest z Zakarpacia i po prostu jechać do domu i ani grosza nie miał tak naprawdę. No i wyciągnąłem parę groszy i po prostu powiedziałem, trzymaj to tobie na drogę, bo musisz mieć. On pojechał z jakimiś przyjaciółmi, teraz jest w Winnicy i z Winnicy teraz musi jakoś się dobierać do Zakarpacia tam. Także już jedna setna tam poszła do pomocy. Także dziękuję księdze Piotrze za pomoc. Księże Andrzeju, używaj, jeżeli potrzebujesz używać do pomocy pieniędzy, to ich używaj. W tym momencie pieniędzy nie brakuje. Większy problem jest w tym, żeby wam tą pomoc dostarczyć, tak? To jest, żebyście mogli wypłacić z banku i użyć. Także dopóki jakby jest taka możliwość, no to z naszej strony deklarujemy pełną pomoc. Bóg zapłać wielkie. Dzięki wielkie za rozmowę. Też serdeczne pozdrowienia dla księdza proboszcza Tadeusza. No dziękuję i mam nadzieję, że się
że się zobaczymy, nie? W sensie, że jak będziemy się widzieć, to znaczy, czy słyszeć, to znaczy, że żyjecie, znaczy, że jeszcze łączność działa. No, gorzej tak będzie, jest. Gorzej będzie, jak nie będziemy mogli się już połączyć, no to wtedy będziemy się bardzo martwić. Tak. Dzięki za rozmowę i za wszystkie informacje, które nam przekazałeś i do zobaczenia. Bóg zapłać za wszystko, za po pierwsze pomoc duchowną, naprawdę odczuwa się, że ludzie za ciebie modlą, nie ma tego strachu, tej paniki, bo pierwsze 2 dni było bardzo ciężko, psychicznie, moralnie, to trzeba było przeżyć, naprawdę. Po 2-3 dniach i troszeczkę się uspokajasz, już wyciszasz się, zaczyna się przy jakimś takim momencie paniki czy moralnego takiego rozładu, zaczyna się modlić. Rozumiesz, że za ciebie też się modlą i ta duchowa zbroja i ten duchowny szczyt, nie, szczyt, tarcza, ta duchowna tarcza, ona tak naprawdę to pomaga, że człowiek zaczyna się bardziej mobilizować i stara się nie tylko o sobie myśleć, a też ogarnąć modlitwą innych ludzi. Także Bóg zapłać za wszelką modlitwę, które oferujecie za nas. Bóg zapłać wielkie. Z Panem Bogiem. Dziękujemy też za podzielenie się swoim doświadczeniem. Szczęść Boże. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.